podejrzane o chorobę. Aborcje dzieci niepełnosprawnych odbywają się w państwowych szpitalach, a koszt procedury pokrywany jest z naszych składek zdrowotnych. Dzieci chore giną często w drugiej połowie ciąży, kiedy są już duże i dobrze rozwinięte. Rośnie z roku na rok. Jesteśmy przed szpitalem uniwersyteckim w Krakowie. Jest to niestety jeden z kilku szpitali w Krakowie, w których jest wykonywana aborcja. W samym 2017 roku w tym oto szpitalu dokonano 20 aborcji, w tym aż 19 w wyniku badań prenatalnych, czyli z powodu podejrzenia choroby dziecka. Jest to kolejna pikieta Fundacji Pro Prawo do Życia w ramach akcji Szpitale bez aborterów. Dzięki tej akcji wiele osób przechodzących czy przejeżdżających samochodem może zobaczyć, jak naprawdę wygląda aborcja. Jesteśmy tutaj, i żeby bronić życia poczętego oraz matek, które chcą zabić swoje dziecko. Justyna, wiele osób pyta nas, czy posiadamy dzieci. I stąd moje pytanie, czy ty posiadasz własne dzieci i czy jeżeli ich nie posiadasz, to dlaczego właśnie tu jesteś? Czy uważasz, że masz prawo tutaj być? Nie posiadam dzieci jeszcze. Sama kiedyś byłam dzieckiem. To, że nie mam dzieci, nie oznacza, że nie mogę walczyć z aborcją i stawać tu w imieniu obrony dzieci narodzonych. Wiele osób zadaje nam pytanie, czy nie moglibyśmy pokazywać obrazów szczęśliwych rodzin, radosnych dzieci. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Obraz szczęśliwej rodziny i radosnego dziecka jest znany w większości społeczeństwa. Natomiast wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, czym tak naprawdę jest aborcja i jak ona wygląda. Aborcja to okrutne morderstwo człowieka, nienarodzonego dziecka. I właśnie w obronie tych dzieci stajemy tutaj i przez to, że ludzie zobaczą tak drastyczne zdjęcia, ale mimo wszystko prawdziwe zdjęcia, mają szansę zmienić swoje zdanie i w większości przypadków tak się właśnie dzieje, że ludzie po zobaczeniu tak drastycznych zdjęć zmieniają swoje zdanie na temat aborcji i stanowczo się jej sprzeciwiają.